Siema moi drodzy, dzień dobry. Z Kubą dzisiaj jesteśmy na wędkarstwie spławikowym, spławikowo-gruntowym. Będziemy zarówno na spławik, jak i na grunt się dzisiaj bawić. Ogólnie jesteśmy zmęczeni, bo godzinę czasu szukaliśmy jakiegokolwiek miejsca, żeby móc sobie połowić. Nigdy tutaj nie byłem na tej części zbiornika, nie wiem czego się tutaj możemy spodziewać. Więc będziemy testować, będziemy kombinować. No, dzisiaj będziemy na pewno to, co mi się rewelacyjnie ostatnio sprawdza, czyli na wody stojące. Z profesa na karpiowate, ale na leszcza, płocie jest naprawdę świetna ta zanęta. Osobno na razie 2 kilo sobie z tej serii Optima. Ogarniemy sobie to, co mi się świetnie sprawdzało znowu na grunt, czyli morwa i cynamon. Jeżeli i na tym łowisku, i na tym miejscu się to będzie sprawdzać, to mam jeszcze coś takiego jak koncentrat. Nie wiem, gdzie on jest. Nic, później go poszukam. Jest taki koncentrat właśnie aromatu morwa, więc go wtedy dodamy i wybustujemy sobie tą zanętę, jeżeli się okaże, że ta jest nieskuteczna. Więc cóż, na razie zaczynamy. Weźmiemy sobie tak Kuba, ile dzisiaj będziemy siedzieć. U Kuba jest dzisiaj kamerzystą, operatorem i przy okazji będzie podpowiadał mi, co mamy robić. Ile będziemy siedzieć, bo ile mam rozrobić? Mam nadzieję, że tak, co najmniej do 17. No, czyli tak za 3 kilo na dzień dobry. Dobra, 2. No. Niech będzie. Tak jak było, tak. Jakieś 2,5 kilo. W standardzie. No i cóż, namoczymy ją. Poczekamy z 15 minut. I przesiejemy. I wtedy zaczniemy nędzić. W tym czasie sobie rozłożymy dalej nasze stanowiska. No i moi drodzy, mamy już wygruntowane zestawy. Zlokalizowaliśmy miejsce, gdzie będzie najlepiej rzucić takie właśnie cztery piękne kulasy. Zobaczymy, co przyniesie nowe łowisko. Czy przyniosie brania, czy nie. No wiem, że jest zarośnięte dość mocno, ale niestety nie mamy zbyt wielkiego wyboru, jeżeli chodzi o miejsce, więc nie będziemy narzekać. Chyba, że Kuba. No moi drodzy, z Kubą już na dobrą sprawę się rozłożyliśmy, ogarniamy, co się dzieje dookoła. Ja mam już na klikaczu po chwili, mam 11 ryb. Co z tego, jak te ryby były wielkości małego palca. Największa miała może z jakichś 12 centów. Najmniejsza miała z jakichś 6, więc jest jakaś masakra. Problem polega na tym, że jedyne miejsce, jakie znaleźliśmy, to jest tutaj. I to jedyne miejsce, moi drodzy, jest dość mocno zarośnięte. Ciężko jest ustawić spławiczek nad dnem, ponieważ mamy falę z prawej strony. No i cóż, spływa. No, jeżeli mamy fajnie wygruntowany kawałek dalej, już jest krzak. I albo jest zaczep, albo wyciągamy krzaki. No. Jak na razie podchodzą małe wzdręgi i małe płotki. Kuba złapał jednego karasia. Na grunt były 2 czy 3 brania, więc coś tam się pomalutku dzieje. No, biorąc pod uwagę, że naprawdę siedzimy dosłownie z pół godziny, to grunt, że chociaż coś się pojawia. Ale liczymy na to, że jednak wejdzie coś większego. Zaraz będziemy kombinować też z kukurydzą. Zobaczymy. Tak, żeby trochę łowić w ten sposób, żeby odizolować te brania mniejszych ryb. No ja teraz założyłem 3 duże białe robaki na spławik, czego zazwyczaj nie robię. I tych brań jest dużo, dużo mniej na przykład, nie? O, pierwsza, moi drodzy, jakaś sensowna rybka. Sensowna, czyli większa niż niż mały palec. O, i konkretne branie również i nas ten na grunt. A przed chwilą Kubie mówiłem, że się nic nie dzieje. O, lesio, moi drodzy. Jaki nieduży. Ogólnie rzecz biorąc, dajcie mi jeszcze tutaj połowić sobie ze 2 godzinki, to wam powiem parę słów na temat tego siedziska, sensowności łowienia w ten sposób, czyli tej tutaj, co widzicie, tego ramienia, czy w tym przypadku ma to jakikolwiek sens, ale to dajcie mi jeszcze sobie tutaj trochę czasu, bo już pewne mam dla was informacje.
z którymi chętnie się podzielę. Jakieś spostrzeżenia, ale zobaczmy, dajmy sobie jeszcze trochę czasu, ja też się muszę przyzwyczaić. No i zobaczymy, jak będzie to funkcjonowało. O. Kolejne było branie. Nie zdążyłem, taki był szybki hol, że nie zdążyłem włączyć kamery. Na gruncik, delikatne, bardzo delikatne branie, nawet takie skubnięcie. Płoteczka, Kuba przed chwilą podobną wyjął też fajną płoteczkę. Także całkiem spoko. Może wreszcie zacznie się coś dziać, bo jak na razie to tak sobie, tak sobie. Prawie mi wciągnęło wędkę federową do wody. Co mi to chciało wciągnąć, moi drodzy? Płoteczka. Całkiem sympatyczna. Fajna płoteczka. Grubiutka. Nie jest to żaden rekord, na jaki 20-taczek może nawet, nie? A tu gdzie jest spławik? Nie ma spławika, no ale nie ma też i ryby. Niestety z Kubą musimy się dostosować do warunków, jakie mamy na łowisku. A nie są zbyt łatwe, niestety. Ale co, Kuba, damy radę? Damy radę powalczyć jeszcze? No, już w sumie dopiero się zaczęło, nie? No właśnie, widzę. Leszczyk. No i moi drodzy, jest i leszczyk. Niewielki. Opa, ale zeżar za to dość konkretnie. Ale bezpiecznie uwolniona rybka. I do wody. Powiem wam, że szału nie ma. Średnio mi się podoba to miejsce, przynajmniej łowienie tutaj w tych krzakach. Mamy ograniczone pole manewru po prostu z Kubą. Ale nie przyjechaliśmy na żadne zawody. Przyjechaliśmy sobie tutaj na niedzielny wypadzik. Odpocząć. W dodatku jest 30 stopni, jest gorąco, ale nie ma co narzekać. 15 rybka wjechała na klik i łowimy dalej. Zauważyłem też, że na grunt jest falami, jak są brania, to są non stop, a potem długo, długo nic. Także zobaczymy, trzeba będzie kombinować jakoś, jak te rybki tutaj napływają. I o, nie jest rybka, moi drodzy, właśnie miałem kamerę wyłączać. A tu mamy rybkę na grunt. Nie wiem, co to jest. Chyba leszczyk, no tak idzie górą. Tak jest, mamy lesia. Taki leszczyk, taka leszczyna, moi drodzy, się połakomił na pineczkę z białymi. O, piękne branie na spławiczek. No i już jakaś tam w miarę bardziej sensowna płoć, przynajmniej na ten spławik. Płoć, na płoteczka. Ale zawsze to lepsza taka płoteczka, moi drodzy, niż płoteczka, która ma, tak jak ostatnio, max 10 cm, nie, Kuba? Taka malutka, zgrabniutka płoteczka. Niestety na kukurydze totalnie się nic nie dzieje, więc musimy sobie tutaj radzić cały czas jakoś tymi robaczkami. Także trzeba kombinować, moi drodzy. Ale tak jak mówię, niedzielny wypadzik, niedzielne wędkowanie, nastawione typowo na chill. A rybki, moi drodzy, to jest to tylko fajny, przyjemny dodatek dzisiaj. Do całej tej pięknej niedzieli.
stanowisko. Tutaj oczywiście mamy ten mój statyw. Parasol, który pozwala mi żyć przy tej dzisiejszej pogodzie. Federek, Sławiczek, Kuba w tle. O, i państwo w tle, którzy sobie tutaj ostro kąpią. Wygląda to tutaj w ten sposób. Jest ten wysięgnik, to ramię. To jest ta podpóreczka. I ta półka, która jest zarąbista, naprawdę bardzo poręczna. Tutaj jest mocowanie na bata. I tak to wygląda. No a jeżeli chodzi o to, moi drodzy, jak ten fotel jest stabilny, zastanawiam się, jak wam to pokazać. Bo powiedzieć to jedno, ale pokazać to jest drugie. Nie bardzo mam pomysł, jak to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak sobie siedzę, jak sobie rzucam bata, jak sobie ruszam się w ten sposób, o, zarzucam, to na szczytówce jest wskazane tak, że jest taki bardzo delikatny ruch w pionie, dosłownie o centymetr góra-dół. Jeżeli natomiast teraz bym wstał, bo nie wiem, bym miał iść podebrać Kubie rybę, to wtedy mi dosłownie o parę centymetrów bardzo będzie mocny i gwałtowny uskok. Jeżeli się odwracam, jeżeli coś sobie kombinuję, to na końcu oczywiście drgająca szczytówka to pokazuje, przejmuje ten ruch. Ale powiem wam szczerze, jest to naprawdę ruch na takim poziomie, że nie przeszkadza. Jeżeli najgorzej, jeżeli typowo tutaj w ten uchwyt, w to ramię, przez przypadek na przykład uderzę ręką, to wtedy nie ma bata, wtedy już jest mocne łupnięcie i widać to na szczytówce. Jak się oprę, o, myślałem, że mam branie, a to zaczep. Jak się opieram, moi drodzy, to też tam delikatnie coś pokazuje. Ale jak na razie, jeżeli sobie tutaj dobrze ustawicie fotel na gruncie, my tutaj tak sobie w miarę zrobiłem to równo. O, będzie branie. Coś szarpie. Coś tam szarpał. Jeżeli, moi drodzy, sobie tutaj w miarę równo ustawicie stabilnie sam fotel, to jak na razie nie ma problemu z tym, że to ramię jest na minus. Jak na razie, ku memu zdziwieniu, jest na plus. I powiem wam szczerze, że po pierwszych 15-20 minutach myślałem, że będę je zdejmował i że będę zakładał je albo inne podpórki, albo będę w ogóle inaczej jakoś tutaj układał ten schemat całego tego oporządzenia dookoła. A jak na razie wam powiem, że jest to całkiem, całkiem sympatyczne i przyjemne uwędkowanie. Zaznaczam, że my tutaj z Kubą jesteśmy takimi niedzielnymi amatorami, jeżeli chodzi o wędkarstwo tego typu. Odpoczywamy sobie nad wodą, nie jesteśmy, wiesz, jeżeli wiecie, to by było takie typowo nastawione na wędkowanie, jakieś zawody, to ja bym wolał mimo wszystko, myślę, ustawić to w inny sposób. Bo zależałoby mi na tym, żeby jak najwięcej połowić, jak najwięcej żeby, moi drodzy, jak najwięcej połowić i jak najwięcej mieć jak najwięcej punktów, jak najlepszy rezultat. Jeżeli chodzi o takie łowienie jak teraz, nie ma nic lepszego, przynajmniej na razie. To jest moja opinia po, ja wiem, 2 godzinach łowienia. Więc czas pokaże, co dalej. Na razie jest naprawdę na wielki plus. Kuba mnie tu zagaduje, mam branie na grunt. Mnie zagaduje tu specjalnie. Ale chyba jakaś rybka niewielkich rozmiarów będzie na tym gruncie. Teraz zobaczymy, bo strasznie delikatne branie. I chyba jest nieduży leszczyk, tak. Już bardzo maleńki leszczyk. O, takich rozmiarów. A spławik, niestety, trochę już za długo milczy, trzeba będzie coś pokombinować. O, no jest na drodze leszczyk na bacika. Troszeczkę zeżarł, ale damy radę zrobić tutaj tą operację raz, dwa.
Pięknie. I kolejny klapoczek, moi drodzy. O, co chwilę coś zaczęło się brania. Spławiczek. O, kolejny leszczyk. O. Właśnie spadł kolejny leszczyk. Ale jak słyszycie, nadal nie odpuszczają. Motorówki wszystkiego rodzaju, jakieś tam inne motorowe zabawki. Na szczęście rybom to już teraz totalnie nie przeszkadza. Kolejne branie, tym razem na grunt. Coś tam szarpie na końcu. Jakiś zwierz. Co my tu mamy? Widzicie, niedużego leszczyka. Taki nieduży klapoczek. W zanętę weszły dość mocno. I na bacika leszczyk również. Operacja potrzebna. Taki nieduży. No i drodzy, pomału będziemy kończyć dzisiejsze wędkowanie. Tutaj Kuba jeszcze ma branie, jakąś rybkę. Tak jak mówiłem, no nie było dzisiaj łatwo wędkować. Dużo ludzi dookoła, dużo szumu dookoła, motorówki, skutery, różne takie akcje. Ale to nic, fajnie było w każdym razie, fajnie było sobie w niedzielę posiedzieć i sobie odpocząć bez żadnego ciśnienia, bez parcia i tak dalej. Więc naprawdę bardzo fajnie. Cieszę się też z tego, że przetestowałem ten fotel i ten cały zestaw, tak, że tak powiem, nie na sucho, jak widzieliście na wcześniejszych materiałach, tylko już teraz tak, no bardziej, no w boju, tak jak to być powinno. Po dzisiejszym dniu jestem mile zaskoczony. Oczywiście trzeba się do tego przyzwyczaić, wiedzieć, które drganie jest spowodowane rybą, a które tym, że się po prostu człowiek na fotelu rusza. Ale nie jest to też tak, że każdy ruch to jest skakanie wędki po całym statywie, po całym ramieniu, więc jest ok. Więc cóż, moi drodzy, ja wam za chwilkę pokażę, co mi się dzisiaj udało złowić. No i mi i Kubie, bo tutaj również Kuby są płoteczki piękne w siatce. Ja na ten moment, no jeszcze chwilę będziemy łowić, ale ja na ten moment mam 53 sztuki. Kuba, masz ile tam? Około 20? Pod 20 sztuk. Więc całkiem fajnie coś się działo. Myślę, że kluczem to jest tutaj to, żeby dać chwilę faktycznie tej rybie, żeby miała szansę wejść w tą zanętę, bo ta zanęta naprawdę fajnie się sprawdza. Dzisiaj zarówno obie, i ta z morwą, i ta z tutaj, którą nęciliśmy na spławiczek, również bardzo fajna i bardzo skuteczna. Nie przedłużając, patrzcie, zobaczymy, co dzisiaj udało się ostatecznie złowić. Łącznie dzisiaj 55 ryb ja złowiłem, Kuba około 20. Tu nie ma wszystkich tych ryb. Są leszczyki. O, strasznie żywe, jak widać. Są ładne płocie. Ale nie będę ich wszystkich po kolei wyciągał. Cały dzisiejszy połów, moi drodzy, idzie sobie z powrotem. Fajne statko. Opa. Także, moi drodzy, tyle. Tym dzisiejszym przyjemnym akcentem kończymy dzisiejsze wędkowanie. Składamy mandżur i jedziemy dalej. Fajnie, bo coś się działo ostatecznie, chociaż na początku był kryzys, bo nie mieliśmy gdzie łowić. Tyle było narodu, wszystko było pozajmowane. Ale tak, coś się działo, coś złowione, fotel z akcesoriami przetestowany, więc całkiem spoko. Będziemy kombinować dalej, jak się dobrać do tych linów, bo kurczę, wiemy, że są tu liny, ludzie łowią je.
a my jeszcze nie. Także następnym razem spróbujemy coś pokombinować na lina. Możecie też napisać w komentarzach, co proponujecie na takiej wodzie, na co łowić te liny. Co zakładać na hak, żeby liny brały, a my pokombinujemy z tymi linami. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Moi drodzy, jak widzicie, aura zupełnie inna niż ta, co widzieliście przed chwilą. Filmik. Ogólnie rzecz biorąc, no, jesień przyszła. Jak jesień, to drapieżniki i to, co ML lubi najbardziej. W związku z tym zapraszam Was na konkurs, który już był dla Was obiecany wcześniej. Wbijajcie w link, który jest na dole. Link do mojego Facebooka Pike Time. Tam macie wszelakie informacje na temat tego, co zrobić, żeby wygrać nagrody w tym konkursie, a wygrywają aż 3 osoby. Jest gigantyczna paka przynęt gumowych od Kongera do rozdania, moi drodzy. Więc wrzucajcie fajne zdjęcia, chwalcie się, kombinujcie. Jedna osoba, jedno zdjęcie. Zobaczycie, naprawdę niesamowita rzecz, niesamowicie wielka paka do wygrania przynęt gumowych, które naprawdę przyda się na te jesienne dni, jesienne szczupaki, sandacze, jak i okonie, bo tutaj jest naprawdę gigantyczna paka, gigantyczna ilość różnych, różnorakich przynęt, od maleńkich, takich 4-centymetrowych, po duże. Więc moi drodzy, warto, zapraszam, zajrzyjcie do linka na dole, w opisie filmu, wbijajcie, kombinujcie i wrzucajcie zdjęcia. A ja już nie mogę się doczekać, jak za tydzień sprawdzę, jakie wrzuciliście zdjęcia i będę mógł wybrać z 3 zwycięzców, którzy wygrają bardzo dużą ilość przynęt gumowych. A naprawdę jest to piękna paka, bo plus minus 800. Jest o co walczyć, moi drodzy. Trzymajcie się, ja idę łowić dalej. Na razie.